Ta poranna informacja była tak straszliwym szokiem, że my jakoś z nim zaprzyjaźnieni, zżyci od lat. Beksiński, który tutaj w tym pokoju ma zdjęcie z nami, który ten Sanok, to muzeum kocha, przecież nigdy się nie przyznaje do swoich uczuć, a mimo tego chce tu z nami być, chce mieć tą kolekcję i ma swoje plany, myśli o śmierci cały czas, pisze nawet testament, ale nasza rozmowa, nie wiem, sprzed tygodnia chyba telefoniczna, to jest rozmowa, która wymierzona jest w przyszłość. Zdzisław Beksiński urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku. Tutaj spędził dzieciństwo i młodość. Jego rodzinny dom stał właśnie w tym miejscu. Było wejście na werandę, były drzwi. Tu się wchodziło na dużą werandę i z tej werandy było wejście już do mieszkań. Natomiast druga weranda, oszklona, w takim półokrągłym kształcie, znajdowała się od strony podwórza, tak jak stoi ta studnia tam, którą widać po tamtej stronie. Po studiach i krótkim okresie pracy w Rzeszowie Beksiński wrócił do Sanoka. Przez dłuższy czas nie mógł jednak nigdzie znaleźć pracy. W końcu został zatrudniony na pół etatu w sanockiej fabryce autobusów, obecnym Autosanie. Wtedy stworzył takie bryły, że tak wyrażę, autobusy EZEWA 2, EZEWA 4 Alfa. Wtedy to był szok dla producentów, szczególnie z krajów Europy Środkowej, bo Zachód już takie autobusy częściowo dochodził. Autobusy były przeszklone, wiele krytyki, że to są akwaria. Także, ale dzisiaj to właśnie widzimy te autobusy, niedużo różniące się sylwetką od projektu właśnie pana Beksińskiego. Ponieważ sekretarz zdecydował, no to już nikt się temu nie sprzeciwił i przeznaczono to do rozbiórki. Dano mu jakiś termin na opuszczenie tego domu. Zaproponowano w zamian za to mieszkanie w bloku. Jakieś takie, wtedy to były takie mieszkanka, no, niewielkiej kubaturze. No to on wtedy przeanalizował to, zdecydował się wziąć odszkodowanie pieniężne, coś tam dołożył, miał jakieś jeszcze oszczędności. Ktoś mu tam może jeszcze i pomógł. W każdym razie wykupił dolarowe mieszkanie w Warszawie. Wiele osób zarzucało Beksińskiemu, że odciął się od swojego rodzinnego miasta. On sam też nigdy nie przyznawał się do tęsknoty za Sanokiem. Nie, jakoś tak specjalnie nie tęskniłem. Ja się przyzwyczaiłem raczej do miejsca, gdzie jestem, wie pan. Właściwie moja wolność, która się zaczęła w momencie, kiedy porzuciłem pracę zarobkową, zacząłem malować, realizuje się na 2 metrach kwadratowych przed sztalugami i właściwie nawet wyjście do sklepu to już jest przygoda. Beksiński podszedł od dawien dawna do tego, że w Sanoku będzie jego najważniejsza kolekcja, że to, co uważa za najlepsze, niekoniecznie krytycy muszą się z tym zgadzać, ale on to, co uważa za najlepsze, to te obrazy, w których jakby jest najwięcej jego wewnętrznej prawdy, chciał przekazać do Sanoka i robił to sukcesywnie. I stąd wydaje mi się, że ta nasza sanocka kolekcja to jest jakaś najgłębsza wypowiedź o jego twórczości, o nim samym, o tym, co jest w nim w środku. Beksiński interesował się wieloma dziedzinami życia. Oprócz malarstwa, rzeźby, rysunku i fotografii, pasjonował się też anatomią człowieka. Potrafił nawet poradzić, jak lekarz mówi, słuchaj Kazimierz, idź do Konowała jakiego, żeby ci zapisał ten lek. I faktycznie poszedł, nie będę mówił nazwisko lekarza, ale wtedy pomagało. I nawet Kazio taki woźniak. Miał problemy z nerkami. Jak odjął? Ja z kolei chciałem zostać reżyserem filmowym i może dobrze, że nie zostałem, bo wyobrażałem sobie reżysera filmowego jako Boga, który kreuje tak jak nowy obraz. Świat. Tak, no po prostu, że wszystko do niego należy. Nie wiedziałem, że reżyser filmowy to jest facet, który przede wszystkim musi szukać sponsora, później musi synchronizować aktorów, którzy mają również inne zajęcia, później musi wykonać 100 tysięcy innych czynności, a zaledwie elementem niewielkim, pójść na 1 000 000 kompromisów jeszcze na dodatek, i niewielkim elementem jest tu tworzenie dzieła.
Jednym z ostatnich Sanoczan, którzy widzieli Beksińskiego na kilka dni przed śmiercią, był Tomasz Mistak, student 5 roku wychowania plastycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od pół roku pisze on pracę magisterską na temat wczesnego etapu twórczości artysty. No myślałem na początku, że Beksiński będzie jakimś takim sztucznym, spiętym, zamkniętym w sobie artystą, ale okazało się, że nie. Że był bardzo wesoły, w ogóle uśmiechnięty i no całkiem sympatyczny człowiek. Bezproblemowość, łatwość dogadywania się i życzliwość potwierdzał Beksińskiego sanocki poeta Janusz Szuber. W sposób najbardziej materialny z Beksińskim spotkaliśmy się w 1999, kiedy Ryszard Krynicki w wydawnictwie swoim A5 wydawał mój tomik Biedronka na śniegu i wtedy uparł się, żeby na okładce była reprodukcja Beksińskiego. Ja nie bardzo chciałem, wiedząc, że dzielą nas różnice nie 18 lat, bo te można jakoś przekroczyć, ale różnice światoglądowe, a te są liczone w latach świetlnych. Niemniej jednak w końcu ukazała się Biedronka na śniegu. Ja tutaj pokazuję ten tomik z reprodukcją obrazu Beksińskiego i muszę powiedzieć, że wystarczył jeden telefon, bardzo krótka rozmowa, żeby zgodził się, mogłem wybrać z jego dorobku jakikolwiek chciałem obraz. Patrząc na twórczość Beksińskiego, wielu ludzi dostrzega w niej elementy zła i apokaliptycznych wizji. To jest tak, jak stało się w 1977 roku, kiedy ja kończyłem studia i przyjechałem do Sanoka i Beksiński opowiada mi właściwie z taką wściekłością, a nawet irytacją, że teatr Stu zaproponował mu wystawę w Krakowie, no i dobrze, bo niech sobie tam w tym Krakowie wreszcie wystawa Beksińskiego będzie, ale że chcieli nadać temu tytuł Kocham piekło. Nie kocham piekła, mówił to wyraźnie. I nie chcę jakby to była ta deklaracja, że nie chcę mieć z takim myśleniem zupełnie nic wspólnego, że tak faktycznie liczy się dla niego przede wszystkim dobro. I mimo, że skrywa je całkowicie, to deklaracja po stronie zła go kompletnie nie interesowała. I teraz jednoznaczne interpretowanie jego obrazów jako, nie wiem, pogardy dla życia, jako jakiegoś okrucieństwa, jest całkowitym błędem i nieporozumieniem. To był człowiek, który bardzo głęboko przeżywał sprawy egzystencji. To był człowiek, który jakby nie mógł sobie poradzić z tymi pytaniami o sens życia, o to, co będzie po śmierci, o to, o czym już w tej chwili wie.